W ogóle słuchajcie, jakbyście chcieli maraton z CS-a, to dajcie szybko łapkę w górę. Siemano wszystkim, ze strony Mateo, witam was w kolejnym odcinku z CS-a GO turnieja. W ogóle słuchajcie, zanim zaczniemy, to ja mam do was jedno pytanie. Co wy robicie na moim kanale, przepraszam bardzo? Co wy robicie? Bo ja tego nie kumam. Jak można wbić 1000 subskrypcji w ciągu jednego dnia, nie nagrywając żadnych filmików i live'ów? Naprawdę, to jest mega dziwne. Bardzo za to dziękuję, a my w tym, słuchajcie, momencie lecimy z turniejem. Ja ogólnie muszę wam powiedzieć, że jestem na mainie globalem, także zobaczycie tutaj naprawdę mega fajne headshoty. Ostatnio grałem z widzem na Mirażu i widz was poprosił, nie wiem, o tam 2000 chyba 200 lajków, co nie? I wy dobiliście 5000, wy jesteście chorzy, naprawdę. Wy jesteście chorzy. No ale dobra, lecimy. Ja oczywiście raszuję, bo jestem main global, tak jak to mówiłem. I tyle, rozgrzewałem się przed tym odcinkiem 5 godzin, tak samo jak z Nesterem. Także no, jest okej, moi drodzy, jest okej. Nie dostał headshota, ale to wiecie, wypadek przy pracy. Dobra, patrzcie teraz, jak ja rozdam te heady. Patrzcie teraz na te heady, o kurde. Nie, on ma digla. Kurde. Nie za fajnie, halo. Nie! Dobra, tak na serio, to jestem słaby w CS-a, mam Silvera 5. Także no, wymagajcie też mniej więcej skilla ode mnie na poziomie Silvera 5. I słuchajcie, proszę was jeszcze o jedną rzecz. Oprócz tego, że proszę was o wyrozumiałość, to jeżeli macie dla mnie jakieś rady, to piszcie w komentarzu rady, naprawdę. Bardzo chętnie sobie poczytam jakieś rady, a nie jakieś tam wyzwiska w moją stronę, że ej Mateusz, nie potrafisz grać. To zamiast mi powiedzieć, jak mam grać, to wy mnie wyzywacie od razu, więc to jest takie nie za fajne. Ja raszuję na potrzeby odcinka, wiadomo, tak? No. W ogóle słuchajcie, jakbyście chcieli maraton z CS-a, to dajcie szybko łapkę w górę. Witamy po cięciu. Niestety coś mi się nie nagrało. Ej, chętnie bym teraz rzucił słuchawkami, naprawdę. W ogóle fajnie było, jakbym tutaj troszeczkę sobie pofragował, nie? Na tym meczyku. Czy nie ukrywam, że też jest rano, ale dobra, już nic nie mówię, bo znowu będziecie pisać, że Mateusz, ty dajesz tylko wymówki. Powiedz w końcu, że nie potrafisz grać, a nie to jakieś wymówki dajesz, że jest rano, że w ogóle się nie rozgrzewałeś, że nie grałeś dużo. No, to jest wszystko prawda, ale będę taki, jak chcecie. I po prostu powiem wam, tak, nie potrafię grać, chociaż jestem na mainie globalem. Jeszcze raz rzucę tego smoka, bo... Dobra. Fleszyk standardowo. O, akaczyk, dobra, to sobie wezmę. W ogóle ja teraz robię, słuchajcie, bardzo głupią rzecz, ponieważ gościu ma w tym momencie awkę i zabić mnie to jest taki easy kill, bym tak powiedział. No nie, jeszcze zaplątało w takim momencie. Fake. 92 w 3. No ja za chwilę rozwalę te biurko, naprawdę. Błagam, ludzie, nie wyrzucajcie mnie, halo. Co ja zrobiłem? Ja prawie otwieram. Jestem drugi w tabeli, a oni chcą mnie wyrzucić. Przecież na mainie globala chcą wyrzucić, no bez przesady, tak? Czekajcie, coś tutaj jakaś jest zadymka fiu-fiu na tym longu chyba. A to w sumie zajdę mi od pleców. Dobra, raszujemy, moi drodzy. Raszujemy, nie owijamy w bawełnę. Ja już tam nie wychylam, bo mam loła. Shut the fuck up! Watch. Where are you from, Green? Russia! Okej. Skowlia Putin. Da! Dobra. Trzeba się skupić na grze, bo jeszcze to przegramy. Aby było nie fajnie, gdyby się tak przegrali to wszystko na odcinku. A to są kradzieje fragów, nie? Co to miało, przepraszam bardzo, być? No, za chwilę ta pieśń chyba pójdzie w ruch. Jak można tak obijać do 6 HP ludzi? Ja byłem za ścianą, on mi jeszcze bańkę sprzedał, co to ma być? Teraz jest taka rozkmina, czy ja to wrzucę, bo naprawdę to, co ja robię, to jest karygodne. Karygodne po prostu to jest, co ja w tym momencie robię. Ale trudno, wrzucę, bo słyszałem, że jak się przegrywa meczyki, to ma się więcej wyświetleń.
Znaczy więcej jest komentarzy w moją stronę typu nie potrafisz grać, a komentarze typu nie potrafisz grać podbijają mi statystyki, więc w sumie to jest okej i pewnie wrzucę ten meczyk. Uwaga, teraz lanowy flash na longa, proszę bardzo, wszystkich oślepił. Znaczy moich wszystkich oślepił, bo przeciwników to żadnych. Uciekam stąd. Uciekam stąd, co ja w ogóle zrobiłem? Czemu ja wszedłem na ich teren? Halo, to nie była moja posesja akurat. On jest obity, powinien zginąć. Co z tego, że mam 9 kp? No, czasem się opłaca mieć loła i wychylić na gościa, który ma setkę. Czasem troszeczkę mniej. W ogóle słuchajcie, to możecie napisać, jakie macie plany na wakacje. Ja ogólnie na wakacje mam taki plan, żeby dobić 70 tysięcy subów. Nie wiem, czy to mi wyjdzie, czy nie, ale mam w każdym bądź razie taki plan. Versace ma na przykład taki plan, żeby do końca wakacji zdobyć 100 tysięcy subskrypcji, także w sumie możecie mu pomóc. W sumie teraz jakby to popatrzeć, to jest takie nie za bardzo realne. Kurde, troszeczkę brakowało. One meet. Nice. No, ale możecie napisać, jakie macie plany na wakacje. Ja ogólnie chyba nigdzie nie wyjeżdżam, tak mi się wydaje. W ogóle słuchajcie, zobaczcie, jakiego fajnego comebacka zrobiliśmy. To mi się naprawdę bardzo podoba, że taki fajny comeback wyszedł. Ale proszę mi tu wydać killa, no czemu tu nie ma żadnych snajperów? No zawsze jak gram z silverami, to zawsze to jest stoi pięciu na tym respie. Każdy ma awupkę i sobie tylko celuje. A czemu tak teraz nie jest? A ja wiem, bo oni chyba też wiedzą, że mam globala i po prostu nie stoją tak na tym respie, bo przecież wiedzą, że Mateusz tak że dobrze gra, że mogę, może ich zabić. Oh yeah. Łapka w górę już powinna za to być. Powiem wam szczerze, że jeżeli rzeczywiście będziecie chcieli maraton i ja będę musiał ten maraton zrobić i prawdopodobnie zrobię to właśnie z turniejów w CS-ie, bo za bardzo tych turniejów się nie montuje, przynajmniej u mnie, to powiem wam szczerze, że naprawdę będzie trudno, ponieważ ja w tych turniejach kompletnie nie wiem co mówić, a jeżeli ja nie wiem co mówić, to po prostu mówię wam to, że nie wiem co powiedzieć. I wtedy też tracicie swój czas, żeby jakby mnie zobaczyć, akurat się spojrzałam w kamerkę i go zabiłem. Także jest w miarę okej. Okay. O kurde, tam był chyba jeszcze jeden. Nie. Kurde. No o co ja się blokuję? No ej! To jest nie fair. Aha, fajnie, czyli ja go pewnie ubiłem do jednego HP. Tak jak mówiłem, jeżeli rzeczywiście zrobię ten maraton, pewnie będzie to z 5 odcinków i każdy będzie z turnieja, to powiem wam szczerze, że ja się chyba zabiję, bo naprawdę nie ma co mówić. W tym momencie nie ma naprawdę co mówić. Patrzcie teraz, co ja robię. Taki o smoke. I teraz patrzcie, wychodzę z awką i zabiję gościa. Dziękuję bardzo. To już możecie w tym momencie drugą łapkę w górę zostawić. Jak ktoś ma dwa konta, to niech szybko zostawi z drugiego konta, naprawdę. A jak ktoś ma multikonta, to musi mi dać, słuchajcie, z multikonta. A! Kurde, co jest z tą grą? Przecież nie z myszką. Ktoś ma, słuchajcie, multikonto, musi mi szybko dać z multikonta suba, bo teraz się nie da subów kupywać, więc wiecie... Nie no, naprawdę nigdy subów nie kupowałem, to muszę się do tego przyznać, że naprawdę nie. I nie wiem, czemu ludzie mnie oskarżają, skoro mam normalne przyrosty, nie wiem, jakichś takich... przyrostów odstających od innych. Każdy ma takie same w miarę przyrosty, a nie wiem czemu mi się tylko zostaje. I wiadomo, że jak każdy ma tam... Było głośno, że niby te suby kupuje. A wiecie, zawsze z dramą jest tak, że załóżmy tak jak o tym za 2G. Miał takie swoje 5 minut o tej całej dramie, wszyscy go wyzywali. Ale teraz już jest cicho i wszyscy go zaczynają z powrotem powolutku lubić. No przynajmniej tak mi się wydaje. A u mnie to jest tak, że mi od już... ponad pół roku codziennie po prostu się dostaje, codziennie mi lecą łapki w dół, a przecież ja nikogo ani nie obrażam, ani nic nie robię, a mi się dostaje, nie wiem za co, bo niby ciągle te suby kupuję, no ale to nawet jakbym kupywał te suby, to i tak bez przesady przecież nikt by mnie nie hejtował przez pół roku non stop, że mam, nie wiem, 5000 łapek w górę, a 3000 w dół, nie, no to jest bez sensu. 1B. Dobra, zaszujemy sobie teraz shorta,
Żeby było tak bardzo fajnie i w ogóle. Patrzcie teraz co ja zrobię. Kurde, only short. Ja mam ogólnie taki problem, że mam za mało miejsca na biurku pod myszkę. Pewnie to wiedzieliście, że mam jednego, załóżmy zabiję, to później ciężko mi jest się odwrócić, bo już mam jakąś rzecz na monitorze. Teraz trzeba to skombinować, albo nie wiem, przestawię sobie sensa na, nie wiem, 1.4. Dobra. Ale to jest typ, ale to trzeba mieć łeb, żeby takiego młotowa rzucić. Jeszcze była bomba na side, teraz jej nie może rozbroić, bo przecież się spali. Nie, to trzeba mieć naprawdę łeb. Jeszcze zginął. Nie no, ja się nie śmieję. Znaczy się śmieję, ale w sensie no nie ma z czego, no bo każdy mógł tak coś takiego zrobić, no ale... W ogóle ja wiem, co ja robię źle, ja nie powinienem się chwalić po każdym fragu, ja po prostu mówię, jak kogoś zabiję, to jestem cicho, żeby każdy pomyślał, o kurde, przecież zrobię takiego fajnego fraga i nawet nic nie mówi, to pewnie jest dla niego takie normalne, że nic nie mówi, to o kurde, to on pewnie dobrze gra, o to chodzi, to jest psychologia, moi drodzy. Okej, okay, sorry. I record this game in YouTube. YouTube, what is your name? Mateo. I record this game, my friend. I have 1 billion subscribers. It's not funny. To jest fajne, że ja pod stronie terror mam rękawiczki CETA, nie? To jest fajne. Już od jakiegoś czasu, już to jest który mecz z rzędu, że zawsze jak mamy pistoletówkę po przeciwnej stronie, znaczy w sensie, że zaczynaliśmy po stronie C, to teraz jesteśmy w terror, to zawsze mam rękawiczki przeciwnej strony, na przykład tak jak teraz CT. I to jest troszeczkę takie dziwne, wam powiem szczerze. Ta bańka była moja akurat, to nie było fajne. No ej, co to ma być? Czemu mi ta bania nie weszła? Last City. Znaczy, last, dobra. Ej, w ogóle to chyba będzie szybki turniej, bo dopiero u mnie 22 minuty nagrania. A u was pewnie jakieś 5 po montażu. I nie lubię takiego czegoś, że... Ostatnio w sumie też nagrywałem z gościem. Było chyba 30 minut, ten ostatni odcinek z widzem. 30 minut go około nagrywaliśmy. A po wrzuceniu na YouTube ma 11. To jest spoko, że można tak aż wyciąć materiał. Come on guys, with me. Co tam być jakieś what, co on nuci jakąś piosenkę? Nie wiem, może on mówi po jakimś innym języku, albo to jest, nie wiem, to jest może angielski, tylko może ja po prostu nie znam tego słówka, bo wiecie, no przynajmniej u mnie jak gram sobie na mainie na globalu, to nikt nie mówił ciągle what. Nikt tak nie mówi, naprawdę. Nice. W ogóle mam nadzieję, że zrozumieliście to, że ja tak trochę żartuję i troszeczkę za bardzo przechwalam swoje umiejętności, ja tak naprawdę jestem słaby. Żeby później nie było, że się chwalisz lub coś. No. Żeby później tak nie było, bo naprawdę jestem słaby, tylko po prostu czasem lubię sobie pożartować, a niektórzy tego po prostu nie rozumieją i myślą, że ja tak serio mówię, że jestem taki dobry, a za chwilę ginę, nie? To jest wszystko manipulacja. Ale wy się w to nabieracie, bo wy dajecie łapkę w dół, dajecie z jednego konta 5 komentarzy, jaki to ja jestem słaby. I w tym momencie właśnie podbiliście mi statystyki i taki filmik ma właśnie dzięki hejterom więcej wyświetleń. Ja w sumie dużo zawdzięczam hejterom, naprawdę wam powiem. Gdyby nie hejterzy, to ja bym teraz miał, nie wiem, 15 tysięcy subskrypcji, 20. Jest taka możliwość, naprawdę. Bo naprawdę, mam załóżmy, nie wiem, 60 tysięcy komentarzy. Znaczy nie komentarz. Mam załóżmy pod chwilą 60 tysięcy wyświetleń, co nie? I słuchajcie, jest 5 tysięcy łapek w górę, 3 tysiące w dół. No jest widać, że ktoś mnie tutaj porządnie nie lubi. I jest nagle 2 tysiące komentarzy. I wiecie, jak wy mi tymi komentarzami podbijacie statystyki? Wy nawet sobie tego nie wyobrażacie, jak wy możecie podbić statystyki. Come on guys, go be. Aha, fajnie. No i proszę państwa, ostatnia runda, więc zagrajmy sobie fulla, kupmy sobie awupkę, ja już nie, prawda, nie używam myszki, ja wszystko kupuję
na klawisze B4-5, nie? A bubka. Patrzcie, teraz wam pokażę, jak przeskonować, jak kogoś zabić przez ścianę. Zobaczcie, poradnik. Ej, mało brakowało w sumie. Ej, no, też mało brakowało. O. A akurat bota zabiłem, proszę bardzo. Silver 6? Silver 6, Silver 6, Silver 6. O, i teraz powinien być awans jeszcze. Awans? Nie, nie ma awansu? Słuchajcie, wam w każdym razie bardzo dziękuję za uwagę. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, poranka, nocy. No, nie wiem, w jakiej porze my można jeszcze oglądać. Dziękuję bardzo, że dotrzymaliście mi towarzystwa. Ja byłem Mateusz, aka Mateo, aka kupuję suby, aka co? Nie kupuję subów. Na razie i siemanko. Boom, piąteczka. Przybij mi teraz piąteczkę. 3, 4.